Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Tak jak tu widzicie, chcę odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących modeli ekonometrycznych, które dostałam te pytania na maila od studenta. I nie jestem ani wykładowcą, ani doktorantem. Proszę moje uwagi potraktować po prostu jako wskazówkę, a nie element do dyskusji. Więc mówię tylko na poziomie swojej wiedzy, co niekoniecznie musi być taka sama przedstawiana wiedza na uczelni, więc jak najbardziej wasz wykładowca ma większą rację niż ja. Nie zamierzam się wykłócać. I elementem tego maila, który dostałam, było pytanie. Wiem, że można dodać w Gretlu zmienne sezonowe jako indeksy. No nie do końca to są indeksy, ale może mi pani powiedzieć, dlaczego lepiej jest dodać te zmienne indeksowane niż na przykład jako jedna zmienna importowałem z Excela, mamy od 1 do 12, gdy mamy to oznaczenia miesięcy. W sumie chodzi o to samo, niby jest też sezonowość, ale jeżeli użyję indeksów z jedną zmienną, to mamy współczynnik determinacji. No dobra. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy sezonowość miesięczną, a zapiszemy ją jako jedną zmienną, które przyjmuje wartości od 1 do 12 i ciągle to powtarzamy dla kolejnych miesięcy, to jaka faktycznie jest różnica między kolejnymi, powiedzmy, wynikami sezonowości? Ciągle ta zmienna przyjmuje o wartość 1 wyższą. A dlaczego ma być o 1 wyższą? Tu chodzi po prostu o to, że dodajemy w przypadku sezonowości albo 12 zmiennych, gdzie każda ze zmiennych jest interpretowana jako element wskazujący dokładnie na efekt sezonowy na dany miesiąc i łatwo jest w tym momencie wyłapać, jaki jest efekt na każdy z miesięcy. Czy element jest wyższy od średniej, powiedzmy od linii trendu, od wartości, jaka by wynikała z linii trendu, czy też jest wyższe, czy też niższe. Dokładnie w przypadku rozbicia sezonowości na ileś tam zmiennych można łatwo odczytać, co się dzieje z sezonowością na dany okres, a jeżeli je zbijemy w jedną zmienną, która przyjmuje wartości od 1 do 12 i powtarzamy, to ja nie widzę, dlaczego tak ma być. W przypadku trendu to ja rozumiem, bo to jest z biegiem czasu, czyli jak zmienna czasowa wzrośnie o jednostkę, jak się zmienia Y. A to dlaczego to ma się zmieniać o jednostkę? Nie, nie, nie. Tu sezonowość traktujemy inaczej niż trend. Trend to jest tak jakby o ile dane zjawisko wzrośnie lub zmaleje z biegiem kolejnych obserwacji. A tutaj dlaczego tak ma być? Sezonowość my interpretujemy nie z biegiem czasu, tylko jak w danym okresie, co roku, co jakiś tam pełny okres zmienia się zjawisko i dlatego rozbijając na 12 zmiennych, dokładnie możemy powiedzieć o każdej ze zmiennych, a ona reprezentuje każdy z miesięcy, jaki tutaj analizuję, więc takie podejście raczej ja się nie spotkałam. To, że akurat tutaj raz wyszło współczynnik determinacji 0,8, a potem jak tak zapisujemy 0,6, no to jest kwestia przypadku wyliczeń, może tego, że jakaś tam sezonowość taka co miesiąc, co roku wzrost o taki liniowy wzrost, który. Nie, raczej tu bym powiedziała, że to jest kwestia przypadku. I pytanie, skąd ta duża różnica? No ja bym powiedziała. A tam styczeń, tak. Aha, no i właśnie, w typowej sezonowości styczeń na przykład ma 1, reszta 0, luty ma 1, reszta ma 0. Więc jakby na to samo wychodzi? Nie, dokładnie to nie. W poprzednich podejściu od 1 do 12, tym błędnym, ciągle się to powtarza, że niby jest jedynka jakby ta zmienna przyjmuje tą samą wartość co roku, bo w lutym ciągle dwójka, w marcu to ciągle trójka i tak dalej. No ale sąsiadujące zmienne, sąsiadujące wartości ciągle jakieś wartości przyjmują. To nie jest dokładnie to samo. Co więcej, dodanie tych indeksów, co powinno komplikować model? No ja wiem, że to komplikuje model, ale jego interpretacja jest bardziej przejrzysta i powiedzmy jego podejście do rozwiązywania czy oszacowywania parametrów strukturalnych jest bardziej poprawne. Tu już nie chodzi o to, czy komplikujemy. No po prostu jeżeli chcemy badać zjawisko bardziej skomplikowane, jakim jest sezonowość, a nie tylko trend, no to musimy się liczyć z tym, że obserwacji musimy mieć więcej.
na przykład z 3 lat, żeby przynajmniej jakieś, każdy podokres miał przynajmniej 3 powtórzenia. No ja bym tutaj nie mówiła, że to jest coś bardziej skomplikowanego, że źle, tylko lepiej, no bo chyba chodzi o to, żeby model nasz był bardziej dokładny, a wyniki bardziej nadawały się do prognozowania. Więc jeżeli dodam 10-12 zmiennych dodatkowo, to sytuacja się zmieni, bo wtedy zamiast 13 to będzie, no tak, ale jeżeli w tym momencie na przykład mamy model ze zmienną czasową, czyli jedna lub dwie zmienne do trendu kwadratowego, dodam 12 lub 11 zmiennych sezonowych, zależy jakie podejście potraktujemy, to w tym momencie możemy powiedzieć, że zmiennych jest więcej, ale model jest dokładniejszy. Takie podejście, że sezonowość wcisnąć do jednej zmiennej objaśniającej, przepraszam, no to szczerze to jest wielkie uproszczenie rzeczywistości. Raczej nie spotkałam się z takim podejściem. Pytam, bo trochę mnie to zdziwiło, a poza tym mój prowadzący powiedział, że najlepsze będzie przedstawienie sezonowości jako średniej ilości energii z poszczególnych miesięcy. Styczeń zamiast pierwszej, dobrze, to średnia ze wszystkich styczni. I faktycznie korelacja. Tak, no takie ujęcie sezonowości, ja się z nim nie spotkałam, ale można powiedzieć, że jest to jakieś ujęcie sezonowości, bo uwzględniamy wyniki, powiedzmy, z każdych, rzeczywiste wyniki, jakie były w styczniu, w lutym i tak dalej, jak najbardziej, ale nie spotkałam się, jak długo udzielam korepetycji, mówię, studia zaczęłam w 2002 roku, skończyłam w 2007, dalej to cały czas ciągnęłam, kontynuowałam, ale w żadnym podręczniku nie spotkałam się ani z żadnymi zadaniami, żeby studenci wciskali, dosłownie, że tak to ujmę, sezonowość do jednej zmiennej objaśniającej, więc ujęcie jako średnie, że jakby uwzględnić sezonowość jako jednozmienną, a jej wartości przyjmowały średnie z kolejnych podokresów, jak najbardziej wydaje się sensowne, bo w każdym te wyniki będą, powiedzmy, tylko że w tym momencie, patrząc, że to jest średnia energia, no dobra, to załóżmy tak, mamy 3 lata, czyli 36 obserwacji. Jeżeli ja stworzę jakąś zmienną, która jest po prostu średnią z poszczególnych miesięcy, no to ja w tym momencie mam jedną zmienną, która ma tylko 12 wyników, bo każda z tych 12 liczb stanowi średnią z podokresów typu styczeń, potem z lutego, marca. Więc szczerze, nie spotkałam się z tym i to, co uzyskamy, może mówić o sezonowości, ale ujęcie sezonowości jako średniej może być wykorzystane, sądzę, według mnie, gdy pozostałe zmienne też stanowią jakieś średnie z podokresów. No bo jak mogę budować model, gdzie jest 36 obserwacji, a zmienną sezonowość zredukuję do takiej, która ma łącznie 12 obserwacji, które stanowią średnie. Jakoś tego nie widzę. Jeżeli macie inne zdanie albo mieliście to na zajęciach, jak najbardziej użyjcie. Ja tylko odpowiadam na pytania na mail. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Uczcie się i rozwiązujcie sami jak najwięcej przykładów.